To jest wielka radość dla nas, nobilitacja tego naszego pięknego tutaj kościółka parafialnego, gdzie króluje Matka Boża Polubicka, jej prześliczny wizerunek. Cieszymy się, że z całej okolicy, z całego powiatu zjeżdżają się i duże i małe zespoły, by tutaj wielbić Pana Boga w ten sposób, ukazując swój talent, swoje zdolności, przekazując też swoje różne umiejętności następnym pokoleniom. Niewątpliwie inicjatywa była piękna ze strony tutaj Urzędu Gminy, ze strony też wielu parafian i to do dzisiaj jest pielęgnowane i troszczymy się o to, żeby było co roku. Panie wójcie, uczestniczył Pan w tym 14 już przeglądzie, jak wrażenia i no właśnie, czy warto kontynuować tego typu wydarzenia? No jeśli przyjeżdża 25 zespołów, nie tylko 6 nawet, 26, nie tylko z powiatu, nie tylko z województwa naszego, bo również z województwa mazowieckiego, to już nie jest przegląd powiatowy, tylko wojewódzki, no i nie można nadal nie organizować. Natomiast początki tego przeglądu to 14 lat temu i ksiądz Józef Nikoniuk, który, i warto to przypomnieć, który chciał zmobilizować lokalną społeczność, zjednoczyć ją i to zrobił. Zrobił, bo widzimy dzisiaj, nie tylko dzisiaj, co roku panie z koła gospodyń wiejskich, które przygotowują imprezę dla dzisiaj pewnie 500 osób. I są w stanie, nie ma żadnego problemu. Też warto ten rok, czy rok poprzedni przypomnieć, bo myśmy wrócili do kościoła. To jest też bardzo ważne. Ten przegląd to jest część maryjna i część ludowa. I ksiądz Józef zapoczątkował to właśnie przeglądem w kościele. Później niestety no, nie dogadaliśmy się w pewnym momencie i powtórnie kolejny rok, drugi rok jesteśmy w kościele. Za to chcę księdzu Darkowi podziękować, bo to jest całe piękno. Bardzo serdecznie na kolejnym już przeglądzie chórów i zespołów śpiewaczych w Polubiczach. Witamy Państwa w miejscu szczególnym, w miejscu, gdzie znajduje się ikona Matki Boskiej Polubickiej. I to było inspiracją wiele lat temu do przygotowania Festiwalu Pieśni Maryjnej właśnie w tej świątyni. Zapraszam zespół muzyczny ze Szkoły Podstawowej imienia księdza Jana Twardowskiego w Chorodeszczu. Zespół przygotowała pani Anna Bartkowska i w tym części zespół wykona pieśń Jak Ci dziękować? Zapraszam. Jak Ci dziękować, Maryjo? Jak wielbić imię Twe? Za to, co dla nas czyniłaś i dalej czynić chcesz. Dzisiaj my Tobie śpiewamy. Thank you.
Marysienki ze starych szpad w Kornicy.
Thank you.